Będzie ciężko. Pan Makot zrobił dwie krótkie roszady już. No dobra. Och. Z panem Michałem bardzo przyjemnie się gra, zgoda. Gramy ostro i do przodu. Końcówka pionkowa chyba była lepsza dla białych, tam się nie mogłem doliczyć. A co pan Michał już nie postawi pionka na F5? A ciekawe, co pan Michał gra na królewską i indyjską. No nie, panie Michale, jak tak można? Panie Michale, nie łączymy ruchów E6, G6. Z panem Krucim i proszę dobrze przemyśleć odpowiedź. Co z panem Krucim? Z panem Krucim bardzo dobrze się robi miniaturę. A tam coś w komentarzu było o panu Krucim w jakiejś partii. Ktoś widział komentarz o panu Krucim? Pan Michał jest jednym z niewielu przeciwników, którzy się mnie nie boją. Coś jest, obraz jest zły? Coś mi obraz nawala. Spróbowałem poprawić obraz. Och, lepiej jest. Poprawiłem obraz. A, pan Paweł napisał. Poprawiła się chyba. Hetman D2, żeby nie było ruchu H6, który pan Makot chciałby zrobić. Ruch C5. No to trzeba zagrać D5. Bardzo ładnie. Ofiara pana Makota gambit. Przyjmuje, bijemy gońca i wpadam koniem na G5, pani Makot. Chce tak grać. Ja rozumiem, że nie. A co znaczy nieaktualna i zmienił się standard projektowania? Panie Antoni, ja nie mam nic przeciwko temu, no. No, zraszuję. Przyjmę ten dar. Wydaje mi się, że pan Makot wyrównał liczbę pionków. Nie, ale konkretnie, panie Antoni, pan powie, co jest złego. Bo szatą to jest to uniwersytet szachowy, to po prawej stronie. Uniwersytet szachowy, sekcja szachowa i Uniwersytet Piotra Czerowskiego. Cała reszta jest dopisana. Naprzód. Chcę powiedzieć, że przykładowo Lichess oferuje mi atakę.
A która to pani Grzesiu dyskusja? Nie widziałem. Ja chcę powiedzieć, że cenzuruję teksty, ponieważ ostatnio ktoś mi brzydko napisał, ale pan P, i to nie chodziło o pieprz, tylko o coś innego, usnąłem w połowie filmu. I z pełną świadomością cenzuruję. Czyli zatwierdzam. A jakie pan Grześ zrobił kolory? O. No właśnie, pani Grzesiu, miałem wątpliwości. Jak to się pisze? Zobaczymy, gdzie odejdzie, czy na G8 nie odejdzie. Nie chcę po dobroci. Jak mówi Igor. O, w przelocie bije na B6, pani Makot. Gram na bicia w przelocie. Migdałowy. Szach in szach. No właśnie. Właśnie tak nawiązywałem, panie Pawle. Chcę pionka zbić. Chcę dać szacha. I jeszcze jednego. I pionka chcę zbić. I chcę iść wieżą. No nie, no jak to tak można? To nieeleganckie, panie Makot. Zabrać wieżę. Więcej prostszej elegancji. Też jestem za prostotą. No ale co, konia nie zmienimy. Czcionkę mistrza świata KCA możemy zmienić. To Piotr Kaczorowski na biało nieźle wygląda. No co, panie Makot, za nie mówił pan z wrażenia. A to pan Makot tak zagrał. Ja pana Michała obraziłem, że on zagrał E6. No nie łączymy ruchów. A teraz to nie o to chodzi, żeby konisia wygrać, tylko żeby trzymać pozycję. Tam oczywiście grozić będzie H4, H5 grozi. Tu grozi, powinienem grać H4, H5. Dziękuję, panie Makot.